Cześć, witam serdecznie. Chciałbym Wam pokazać dosyć ciekawą bitwę i przy okazji powiedzieć co nieco o tym czołgu. Jest to czołg Matylda czwartego tieru. Koledzy z klanu mi ją polecili, powiedzieli, że jeśli chciałbym pograć sobie na niższych tierach, to polecają i muszę powiedzieć, że czołg jest rewelacyjny. A rewelacyjne jest w nim to, że wyrzuca nas na czwarte tiery, jest niesamowicie celny, bardzo, bardzo szybko skupia celownik, no i trzaska siecze, jeśli mamy dobrą załogę, plus dosyłacze, jakieś wentylacje i inne pierdoły, ładuje nam sekundę 77-79, u mnie jest to sekunda 93 chyba. Naprawdę jest ciężko go przebić, jeśli wyrzuca nas w czwarte tiery, ale z jego penetracją 121 na ostatnim dziale możemy podejmować sobie walkę z KW jedynkami, z KWS-kami, oczywiście uważając przy tym, żeby nie dostać gonga, no bo to zmiecie nas na jeden strzał, ale no jest niesamowicie spamujące to działko i naprawdę bardzo ładnie sprawia się w boju. Nawet te jedynki ściągałem, mało tego, warto zrobić tutaj na nim kamuflaż i siatkę kamuflującą dać, dlatego że jest dosyć ciężki do wykrycia z takiego średniego dystansu ponad 200 metrów, a spokojnie możemy spamować sobie w czołgi przeciwnika. Tutaj zobaczycie tą bitwę, nie będzie to może szczyt marzeń jakiś, bo to było jakieś 900 uszkodzeń tutaj zrobiłem. Blisko 900, 800, 90 chyba 8. Ale chodzi tutaj o to, jak ludzie powinni grać, jak sobie pomagać. Pokażę Wam tutaj na końcu bitwy współpracę. Zobaczcie, jak ktoś strzela. Niesamowita szybkostrzelność. Zobaczcie, KW mi wypruło, ale mnie nie przebiło. Tutaj w sumie bitwa była przegrana, jednak gość był na tyle ogarnięty, powiedziałem mu, żeby jechał kapować, no i to zrobił, co mnie naprawdę zdziwiło, bo często ludzie są uparci w bitwach i oni wiedzą lepiej, a chodziło tam o pewien trik, którym zaraz powiem, jak dojdziemy do tego momentu. Tutaj przyspieszymy sobie trochę i tutaj zobaczycie, jak będę troszkę klepał KW jedynkę. Jest ta zołza tutaj. Jednego rozwalamy. Czołgiem na szóstkach trzeba naprawdę ostrożnie grać. To jest tylko kwestia jednego strzału od szóstego tieru i schodzimy. Ewentualnie dwa. Nie wiem, co się dzieje, ale strasznie mi to chodzi teraz, jak się nagrywa. A było dobrze, oczywiście, no bo... I zobaczcie na wynik. Kawu zeszło. I teraz pytanie, gdzie oni są? Czy jadą na naszą bazę, czy są skampieni tutaj na A1, A2 i czekają po prostu na nasz felerny ruch? No i co się okazuje? Thank you.
ta gorsza opcja właśnie, gdy są skampieni. No i teraz KW zostało i T49. Zobaczcie, jest ich dwóch, nas pięciu. T49 jest naprawdę trudno wykryć, jeśli jest w krzakach. A on, jeśli ma lornetę, ma dobre pole do popisu. Tutaj kombinowałem, żeby to przepchnąć i za osłonę sobie to zrobić, ale niestety tutaj na ślepo strzelałem. Uszkodziłem go, bo on miał 100%. No i teraz co? Ryzyk fizyk. Zostało nas dwóch i ich dwóch. Wypruli trzy nasze czołgi, więc postanowiłem jechać tutaj przy samej krawędzi mapy z myślą o tym, że nikt mnie nie wyspotuje po prostu. Jednak tutaj znowu pancerz Matyldy pokazał, że jest dość twardy. Tutaj też musiałem rozwalać budynek. Się krył za nim skurczybyk. Ostrzał na ślepo. No i teraz co? Wiemy już, że on tam będzie gdzieś czyhał. Jednak trzeba coś zrobić, jakiś krok. Na pewno nie przejmować bazę, bo jedno wyświetlenie te 49 bez jego wykrycia równa się śmierci niestety. I KW mogło strzelać i on. Tak więc postanowiłem sobie tutaj na obkrętkę pojechać. I tutaj będzie właśnie ta współpraca, o której mówiłem wcześniej. I gdyby nie to, no to byłaby przegrana. Po prostu byłaby przegrana, jeśli bym tutaj nie wjechał. Tutaj ktoś kolesiowi właśnie pisze, żeby kapował. I to był właśnie dobry pomysł. Coś się przestawiło. Ale dobra, mniejsza z tym. Nagrywa się dalej. I tutaj właśnie mu ktoś pisze. Ach, zawsze jakiś bubel musi być w nagrywaniu. O, jest. Nietrafiony. Dobra, gość go ściągnął. I teraz o co chodziło? Chodziło o to, że... O właśnie, KW. Żeby wyświetlić KW... Zobaczcie, za zero wchodzi. Żeby wyświetlić KW, jeśli ten nasz stanie na kapie, to on będzie musiał wyjechać, żeby ściągać kapa. A on po prostu był pewien, że... Gra KW zniszczy takie dwa wypierdki jak nasze. No i tutaj napisałem mu Capman. Wjechał na kapa. I tak właśnie współpraca często powinna wyglądać. On już tutaj nie wytrzymał i ruszył, żeby wyspotować i zdekapować. No i to było... To był jego błąd. Nie wykrył mnie w ogóle tutaj. O. No i trzeba go zlutować. No i mamy bitwę wygraną tym właśnie oto sposobem. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się.